Dzień dobry, szanowni państwo. My się spotkaliśmy dzisiaj tutaj, bo są nowe doniesienia ludzi badających kosmos. Podobno do niedawna z kosmosu widać było tylko jeden obiekt na kuli ziemskiej i był to Wielki Mur Chiński. Natomiast niedawno przeprowadzono nowe badania i z kosmosu widać także Wielką Jagiellonię, Białystok Adriana Siemieńca, więc uznaliśmy, że warto się nad tym pochylić. Wiemy, że pewnie najgorętszym tematem jest dzisiaj Legia, natomiast ile można o tym gadać? A liderem jest Jagiellonia. Jagiellonia, która rok temu była tuż nad strefą spadkową, a dzisiaj jest tuż nad Śląskiem Wrocław i niekoniecznie nad Śląskiem Wrocław z końcówki poprzedniego sezonu, tylko nad Śląskiem Wrocław obecnie. Jagiellonia jest liderem i my dzisiaj pogadamy sobie o tym, jak to się stało, że Jagiellonia jest liderem, czy oni po prostu wynaleźli jakiś magiczny pył i dlatego są tak wysoko, czy jednak stoi za tym pewna myśl. Dzisiaj szukaliśmy gościa na dzisiejszy program i pytaliśmy, Przemek konkretnie pytał Adriana Siemieńca, tylko Adrian Siemieniec z niewiadomych przyczyn prowadzi teraz trening. Ja nie do końca rozumiem, po co oni cokolwiek trenują, skoro i tak wszystkich niszczą. No sam się zdziwiłem, jak odmowę dostałem przez to, że mają trening, bo ma się wrażenie, że Jagiellonia Białystok to bez treningu by była w stanie zaorać tę ligę. Zresztą jak się ogląda wszelkie wywiady z Adrianem Siemieńcem, to i tak widać, że bardzo dużo tam jest zbudowane nie na bazie treningu, choć pewnie też, a na bazie jakichś relacji międzyludzkich, bo nie ma wywiadu, żeby Adrian Siemieniec nie odwołał się do tego 64 razy. Więc myślę, że i bez tego treningu, no szkoda, że jednak wybrał trener Siemieniec trening nad spotkanie z nami, bo myślę, że spotkanie z nami byłoby dużo bardziej konstruktywne. Ale odnośnie trenera Siemieńca jeszcze sobie tak pomyślałem, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że od pewnego czasu trener Siemieniec na mecze zakłada marynarki. Szokujące to było, jak zacząłem go przy U3 w marynarce, a nie w tym dresie. Tak, ale to już on marynarkę miał bodajże też na meczu z ŁKS-em, więc to jest jakiś nowy trend i się zastanawiam, czy to już jest tak, że trener Siemieniec już nie jest tym, nie czuje się już tym wójtem Podlasia, tylko prezydentem polskiej ligi, a prezydent musi się ubierać odpowiednio. No, ja się boję. Jest jedyną osobą z naszej trójki, która wczoraj miała na sobie strój formalny. Nie powiemy z jakiej okazji, ale jako ekspert chyba możesz tutaj się z nami podzielić. Czy marynarka faktycznie zwiększa pozycję? To na pewno zwiększa pozycję, ale z drugiej strony tworzy jakiś dystans między ludźmi ubranymi w strój sportowy, a na pewno w obuwie sportowe. Przecież wiadomo, że pululu w tych korkach to by na dyskotekę na Podlasiu nie wpuścili, bo obuwie sportowe to nie jest dobre. Ale z drugiej strony ja się cieszę, że Adrian Siemieniec też jest przygotowany na fetę mistrzowską w każdej chwili, bo jakby wygrał z Legią, no to już bardzo możliwe, że przyjechałaby ekstraklasa, odpaliła fajerwery, dała mu puchar, no to też głupio w dresie odbierać, więc jakby tutaj daje dużego plusika za to, że no, stara się być czujny, że feta może nadejść w każdym momencie z każdego winkla. I no, niewiele brakowało. Jednej bramki Jagiellonii brakowało do tego, żeby w sumie już mogła świętować tą fetę mistrzowską na Łazienkowskiej. No i jednej bramki brakło do tego, żeby Costa Runaid jeszcze sobie popracował w tej Legii. Także no, wynik chyba, który nie zadowolił nikogo koniec końców. Oprócz Gonzalo Feio, który za niego trzymał. Swoją drogą, jak wspominasz o Koście Runiejciu, to strasznie mi się podobał wczorajszy moment na konferencji prasowej, gdy Jacek Zieliński powiedział, że jeżeli Legia wygrałaby z Jagiellonią, to być może nie doszłoby do zmiany trenera. I słuchajcie, wcześniej ten sam Jacek Zieliński mówił o tym, że to była decyzja przemyślana, pół roku analizy, nic tu nie było zostawione przypadkowi, ale jeżeli by Dominik Marczuk podał w nogę Pankowa, który przecież był blisko, bodajże Pankow to był blisko zablokowania tego podania do Imaza, no to kurczę, być może nie byłoby tego pogrzebu Kosty Runiejcia. Zresztą ktoś na czacie widziałem, zauważył, że Adrian Siemieniec po prostu założył marynarkę na pogrzeb Kosty Runiejcia. Bardzo, bardzo duża klasa.
Tak, tutaj fan widoku z okna Michała Polasiemieńca założył garnitur na pogrzeb Brunieicia w Legii, on już wiedział. No, to też widać, że nie tylko dobry trener, ale też no, z klasą facet. Wy sobie tak, jak patrzycie na Jagę, zrobiłem właśnie ankietę na czacie o tym, czy Jaga mistrzem będzie, czy nie będzie. Póki co 70% blisko na to, że mistrzem będzie. Czy to byłaby jakaś sprawiedliwość dziejowa, że najlepiej grający w piłkę zespół tym mistrzem zostaje, czy jednak nie ma co popadać w romantyzm i biorąc pod uwagę, jak układają się te mecze, zwłaszcza wiosną, jeśli chodzi o top 6, to po prostu wydawanie wyroków gdzieś 11 kwietnia nie ma większego sensu. No nie ma sensu, no powiedzmy sobie szczerze, że nie ma sensu. I ja bym bardzo chciał i mówię to już od dłuższego czasu, żeby tak grający klub po prostu tego mistrza zdobył i myślę, że to by było fajne, to by pokazało dojrzałość naszej ligi, że najlepiej grający klub, najpiękniej grający klub zdobywa mistrza Polski. Ja jeszcze też popatrzyłem sobie na terminarz Jagiellonii. Jagiellonia do końca sezonu z takich trudnych spotkań, no to ma jedno z Pogonią Szczecin, reszta to są zespoły, które są zdecydowanie w zasięgu Jagiellonii. A no wiemy doskonale... Wyjazd do Mielca, tylko już uznaliśmy w poniedziałek, że to już będzie Stal Mielno. To nie jest wyjazd do Mielca, tylko do Mielna, bo to jest Stal Mielno. Oni tam już wypoczywają od dłuższego czasu, więc to nie jest trudny wyjazd. Ale wszyscy doskonale wiemy, jak dobry kalendarz potrafi zrobić mokry ręcznik, który walnie cię w ryj. To ja właściwie w momencie, jak zobaczyłem, że Jagiellonia w ostatniej kolejce gra z Wartą Poznań, no to ja jestem przerażony. W tym momencie jestem literalnie przerażony, bo Jaga, która tylko musi wygrać z Wartą Poznań w ostatniej kolejce, i ten zrelaks jednej kontry, bo dokładnie raz będą na połowie Jagiellonii warciarze z Poznania za pomocą zrelaka mogą zabrać te marzenia. Więc na papierze, czyli terminarz, gra, ilość strzelanych bramek. No wszystko tu się zgadza. To Jagiellonia na mistrza. No ale w tym momencie wchodzi logika ekstraklasy na pełnej i ja się zaczynam pod tym kątem bać. No zwłaszcza, że Jagiellonia już dostała raz taką mokrą ścierą w ryj, jak miała łatwy terminarz i przyjechał ruch Chorzów do Jagi. A to nie był ten ruch Chorzów, który zaczął teraz jakoś punktować, tylko to był ten ruch Chorzów, który nie punktował. I nagle... prawie w tym Białymstoku wygrał. Tam 1-1 było i to chyba, jeżeli mnie pamięć nie myli, ruch prowadził 1-0. Tak, w ostatniej minucie meczu Ima strzelił na 1-1. Dokładnie. Więc to prawie ruch tam wygrał, więc różnie może być. Też sobie przypominam z tamtego sezonu przykład, gdzie Raków też szedł od zwycięstwa do zwycięstwa i też mógł sobie przypieczętować wcześniej mistrzostwo i tam przegrał chyba w Lubinie. Z pamięci to twarza mnie sprawdzą, wydaje mi się, że przegrał z Zagłębiem, które też przegrywało mecz za meczem w tamtym okresie i Raków zatrzymało, więc no różnie z tym terminarzem może być, ale jak tak patrzę, no Krakowia, Zagłębie Lubin, Pogoń Szczecin, Stal Mielno, Korona Kielce, Piast Gliwice i Warta Poznań, no kurczę, kiedy jak nie teraz jeszcze z przewagą punktową, no średnia widziałem wczoraj bodajże w kanale sportowym średnią pozycję klubów, przeciwko którym zagra Jagiellonia, to jest coś w granicach 12 miejsca w tabeli. No, najlepiej tu wtedy grać z tymi zespołami właśnie z 12 miejsca, bo oni już będą mieli w nosie. No, wiadomo, że z taką Krakowią trzeba zagrać na żyle, no bo ona wciąż jest pewna utrzymania, ale im dalej w las, im więcej w terminarzu będziesz miał zespołu z 9, 10, 11 miejsca, tym lepiej, bo oni już będą mieli bajlando i trochę już te ostatnie kolejki to pokazują. Zwłaszcza, że też realną pogoń za Jagiellonią, no to robi Lech. No ja nie wierzę, że Śląsk Wrocław będzie się gonił z Jagiellonią, a do Lecha jednak ten dystans jest 4 punktów. No to nie jest zła pozycja startowa. Tak. Tutaj Przemek daje dobry pomysł na czacie. Ekstraklasa powinna wziąć Hadaja, aby wręczył puchar. Wojciech Hadaj, autor zwrotu nigdy nie będziecie mistrzem Polski, wykrzyżanym w kierunku Jagiellonii Białystok.
No, jestem ciekaw, co tam u redaktora Hadaja się stanie, jeżeli faktycznie w maju Jaga po puchar sięgnie. Informacja dla oglądających, za jakieś 5-10 minut dołączy do nas Robert Bońkowski, który no, białostocką piłkę zna doskonale i wytłumaczy nam, jak to się w ogóle stało, że Jaga ma szansę w ogóle zostać mistrzem. Wy jak szukacie tych punktów, dlaczego jest tak dobrze, a nie jest źle jak w innych klubach, to po prostu wystarczy powiedzieć Siemieniec i tyle, czy widzicie więcej tam takich jasnych stron, czy powodów, dla którego Jaga jest tu, gdzie jest? Znaczy zupełnie szczerze, jak porównamy zeszły sezon i ten sezon, gdzie doszło do jednej zmiany, czyli trenera Stolarczyka zastąpił trener Siemieniec. No to wypada powiedzieć, że tak, no Siemieniec i tyle, no, bo właściwie to się zmieniło z takich radykalnych rzeczy w Jagiellonii, a tamta Jagiellonia Stolarczyka, no to raz, że nie dało się na to patrzeć, dwa, no to prawie to wszystko spadło w cholerę. No nie wiem, to może jeszcze współpraca na linii Siemieniec-Masłowski, że Masłowski sprowadza nieoczywistych zawodników, czytaj, zawodników, którzy są dostępni za darmo z drugiej Bundesligi albo trzeciej i Siemieniec robi z nich piłkarzy. No umówmy się, kto przed sezonem mógł zakładać, że Afimiko Pululu to będzie zawodnik lidera w ekstraklasy, który nie wiem, w Kanadyjce punktuje lepiej niż Ante Crnac ściągnięty do Rakowa jako największy wonderkid całej Chorwacji za pieniądze, których Masłowski nie zobaczy nigdy prawdopodobnie na koncie Jagiellonii Białystok. Więc na siłę można szukać rzeczy, które się w Jagiellonii zmieniły, ale tak naprawdę no, jest jedna zasadnicza rzecz, która się zmieniła rok do roku, czyli za Stolarczyka przyszedł Siemieniec. Tylko a propos tego Siemieńca i punktowania, zrobiłem na szybko tabelę za okres pracy Siemieńca w Białymstoku, w pierwszej drużynie. Jagiellonia za kadencji Siemieńca ma 63 punkty w 35 meczach, to jest trzeci najlepszy wynik. Lech ma 65, Pogoń 63 i Jagiellonia 63, tak informacyjnie. No ja bym to jeszcze troszkę rozszerzył, tą współpracę Siemieńca z Masłowskim, o to, że to nie tylko tak, że Łukasz Masłowski fajnie trafia z tymi transferami, tylko to są transfery skrojone pod Adriana Siemieńca, bo jak patrzę na przykład na Adriana Diegueza, to jest gość, który idealnie wpasowuje się w koncepcję grania Adriana Siemieńca. Ja sobie tak myślę, zastanawiam się, czy gdyby dalej trenerem był Maciej Stolarczyk albo jakikolwiek inny trener, to czy tacy piłkarze w ogóle by trafiali, bo wiemy, że zaletą takiego Diegueza jest przykładowo wyprowadzanie piłki. Też wiemy, że zimą został sprowadzony Haliti, który nie gra za dużo, ale jak rozmawiałem z trenerem Siemieńcem, to on mówił wprost, że u Halitiego podoba mu się to, jak gra do przodu, a nie jak broni. Więc to są wszystko piłkarze sprowadzani pod modłę, którą wymyślił sobie Adrian Siemieniec, więc to nie tylko tak jest, że wszystko zgadza się na boisku, bo jest Adrian Siemieniec, ale i w transferach myślę, że się zgadza, bo jest Adrian Siemieniec i ta współpraca się bardzo fajnie układa. No, Łukasz Masłowski, gdy byliśmy w Belek, mówił mi, że jakby rok temu nie miał aż tyle argumentów do tego, żeby przekonywać piłkarzy, zwłaszcza tych finansowych. Natomiast finanse może jakoś mocno do przodu nie poszły, on zresztą sam przyznaje, że stoją raczej w miejscu, ale poszerzył się cały pakiet, którym możesz przekonywać piłkarzy, czyli no, wyniki to teraz, czyli Kali Skaner chociażby. Natomiast raz, że ten styl gry Jagiellonii promuje piłkarzy po prostu grających do przodu, a dwa, że Jagiellonia też dba o tych zawodników i podkreślał, że tutaj pod kątem takiej opieki nie tylko finansowej to po prostu sporo daje i możesz w jakiś sposób zachęcić tych zawodników, żeby do tego pięknego Białegostoku zawitali. Ja w ogóle sobie przypominam jeszcze jedno powiem, zanim puścimy tutaj Roberta Bońkowskiego, który już widzę, że jest z nami. Przypominam sobie moją rozmowę z Turcji, jak się dosiadłem do Adriana Siemieńca w ich hotelu i taka luźna gadka, zupełnie nie wywiad. No i on się odniósł do tego meczu z Puszczą Niepołomice, gdzie Jagiellonia prowadziła 3-0, a zremisowała 3-3.
I on mówi, że po tym meczu rozmawiał z Łukaszem Osłowskim, mówi, Śląsk Wrocław by tutaj tego meczu nie zremisował. Śląsk Wrocław by wygrał 1-2-0 z Puszczą w takim meczu i miał 3 punkty, mamy punkt, ale że jemu znacznie bardziej zależy na długotrwałym rozwoju zespołu, że co z tego, że on od 20 minuty broniłby 2-0, jak Jagiellonia w ten sposób by się nie rozwijała. On wolał grać do przodu, co jego zdaniem będzie przynosić efekty w przyszłości. No i jak sobie teraz tak patrzę szerzej na to, nie wiem, czy akurat te 70 ostatnich minut meczu z Puszczą tak bardzo rozwinęło Jagiellonię, że ona wygląda teraz jak tutaj, natomiast pewnie jakiś kroczek do przodu, taki mecz po meczu się robi grając swoje, a nie broniąc wyniku. I myślę, że to też jest jakaś tajemnica sukcesu, bo Śląsk pamiętamy, jak wyglądał na jesień, że przepychał te mecze kolanem, że wygrywał po 1-0 lub jedną bramką mecze, w których nie powinien wygrać. I widzimy, jak to wygląda teraz na wiosnę, że to jest bardzo krótkowzroczne, bardzo krótkotrwała metoda, wygrywanie w ten sposób. Natomiast Jagiellonia po prostu gra swoje i nawet w tych meczach, które na wiosnę przegrała, czyli z Lechem, czyli z Górnikiem Zabrze, Jagiellonia wygląda bardzo dobrze. Czasem gorszy wynik może się przytrafić, natomiast nie jest to nic trwałego. To wszystko się zgadza. Jest z nami Robert Bońkowski, człowiek, który białostocką piłkę ma w małym paluszku. Robert, kluczowe pytanie, absolutnie fundamentalne. Gdzie będzie ta feta mistrzowska? Bo ja już pytam kibiców, któryś raz na czacie i nie wiedzą. Czy Jagiellonia już wie? Nie mam bladego pojęcia, chciałbym wiedzieć. Tak sobie czasami żartujemy z kolegami po fachu tej białostockimi, że feta będzie w Gliwicach, czyli trzeba by jakiś zorganizować wyjazd sobie. Ale nie, chyba wszyscy chcieliby, jeszcze mając w pamięci poprzednią walkę o medale, czy też 2018-2017 rok, to wszyscy chyba chcieliby, żeby ta feta była jednak w Białymstoku. To co, albo Warta Poznań, albo Korona Kielce. No zobaczymy, jak te kolejki się ułożą. Coś się uroczego by było w tym, gdyby jeszcze Adrianowi Siemieńcowi mógł pogratulować na żywo. Jego taki przeszywany szwagier trochę, czyli Dawid Szulczek, facet, który świadkował na ślubie Adriana Siemieńca. Przestroga tylko, jeżeli Jagiellonia by wracała skądś. Warto się oglądać na swoje tyły, gdy Raków rok temu świętował, to dziennikarze robiący fetę live trochę uprzykrzyli życie Rakowowi. I też warto pilnować piłkarzy, bo gdy Władysław Zgutkowski wszedł na płot i krzyczał nie do końca parlamentarne słowa do prezydenta Częstochowy, to też źle się to później skończyło. Robert, ale tak... tylko dodam, że stosunki na linii Jagiellonia-Miasto na razie są neutralne po wyborach, także okay. To będzie nie parlamentarnych słów. Chyba, że... powie Lulu, to już nie będą neutralne. Chyba, że feta będzie przeniesiona do Płocka, bo przecież pamiętamy, że była wielka debata o tym, czy Jagiellonia czasami w Płocku ma grać. A, słuchaj, tak zaczynając zupełnie ogólnie, te nastroje w Białymstoku są już takie wyczekujące, takie czuć to podjaranie, bo ja gdziekolwiek czytam to, te wypowiedzi chociażby kibiców, to tam jest takie niedowierzanie. Podobały mi się takie komentarze pod tytułem, kurde, mam tam 40 parę lat, od 30 kibiców Jagiellonii, ale no, tego w życiu się nie spodziewałem, że Jagiellonia znów może być blisko po tej przygodzie probieżowej. Pozwólcie, że jeszcze podziękuję za zaproszenie, bo chyba się nie przywitałem z wami. A, no witamy wszyscy, lata bogata. W ogóle zwrócił uwagę, że jeszcze nie przeprosiłeś. No tak. 2 minuty. Słuchajcie, no ja myślę, że jest duży spokój. Chociaż wewnętrznie, jak rozmawiam z kibicami, to oni chcą tego mistrzostwa. Kto by nie chciał, Jagiellonia 105 lat kończy w maju, jeszcze bez najważniejszego, można powiedzieć, medalu w gablocie. Tak, trochę jest niedowierzanie, ale to jest pokłosie tego, co było w ostatnich latach, krótko mówiąc. No, pamiętamy tę walkę sprzed roku o utrzymanie z Maciejem Stolarczykiem, który teraz ocenia drużyny w Lidze Mistrzów. Maciej Stolarczyk jest w Lidze Mistrzów, zaznaczmy. No właśnie. Że nie wylądował. Adrian Siemieniec dopiero może być, a Maciej Stolarczyk już tam jest. Tak. Boże, tak sobie właśnie po meczu z Legią Warszawa wracaliśmy trochę pamięcią i tak Piotr Nowak, Iwaj Łopetew, Maciej Stolarczyk. Wymyślano różne scenariusze. Efekty żadne, absolutnie żadne. No przyszedł Adrian Siemieniec, który zna tę drużynę już dobrych kilka lat, no przecież był też asystentem Ireneusza Ambrota.
Zmienił zespół. Chociaż pamiętam jakoś rok temu dokładnie to będzie, kiedy rozmawialiśmy, pisaliśmy informację o tym, że prawdopodobnie Adrian Siemieniec będzie pierwszym szkoleniowcem Jagiellonii Białystok. Wielu nie wierzyło, że ten projekt może się udać. Z kolei byli tacy, którzy na przykład regularnie śledzili drugą drużynę Jagiellonii Białystok, którą on prowadził, i mówili: tak, to jest fachowiec. Zresztą te głosy z szatni drugiej drużyny też były takie, że facet naprawdę potrafi porządnie podejść do drużyny, dobrze ją zmotywować, i chyba ta motywacja bardzo była ważna w końcówce tamtego sezonu, kiedy udało się utrzymać. No a teraz jak się rozmawia z piłkarzami, to mówią, że atmosfera wspaniała, dobry taki trochę ojciec, ale też potrafiący krzyknąć, to zresztą miałem okazję usłyszeć w przerwie meczu z Legią Warszawa. Taras Romańczuk był na podsłuchu Kanal Plus i miałem okazję podsłuchać to, co dzieje się w szatni. Wrzało, słuchajcie, takiego Adriana Siemieńca na pewno nikt z nas jeszcze nie słyszał. No, ten łagodny uśmiech białostockiego Teda Podlasu może mylić, ale ryknąć potrafi. Słuchaj, Robert, ja sobie jeszcze dzisiaj rano czytałem twój wywiad sprzed półtora roku z prezesem Pertkiewiczem i jakby przełożyć to na dzisiaj albo wypuścić taki wywiad dzisiaj, to myślę, że niezły mindfuck u wielu kibiców mogłoby to wywołać, bo tam jest tak. Po pierwsze, to nie wiemy, czy to w ogóle się zepnie finansowo, bo jest no myślałem, że będzie lepiej, a jest naprawdę źle. Po drugie, nie no, w górna ósemka to tak jak Bóg da trochę na tej zasadzie. Musimy sprzedawać, musimy naprawdę wykazać się tutaj wielką kreatywnością. No generalnie ten krajobraz styczniowy Jagiellonii Białystok z zeszłego roku był, może opłakany to duże słowo, ale był naprawdę widziany w negatywnych barwach. To co się zmieniło przez te półtora roku? Bo my próbowaliśmy tu dojść, jasne. Adrian Siemieniec, jasne. Łukasz Masłowski, ale Jagiellonia dzisiaj jest zdrowszym klubem i to też w jakiś sposób oddziałuje na boisko? Myślę, że tak. Tam też padły słowa o tym, że jeżeli że pół roku będzie decydujące i okaże się, czy Jagiellonia przypadkiem w czwartej lidze nie będzie rozpoczynała kolejny sezon, to rzeczywiście. Tak. Dużo się zmieniło. Oszczędności Wojciecha Pertkiewicza, no bo krótko mówiąc, cięcia w akademii, tam było bardzo dużo, rozwiązywanie kontraktów, ponad 70 piłkarzy z całego klubu, czyli też mówię o drugiej drużynie, o rezerwach, ponad 70 piłkarzy, że tak powiem, pozbyto się, a w zasadzie Łukasz Masłowski z Wojciechem Pertkiewiczem tego dokonali. To było kluczowe, żeby też uwolnić trochę budżet. Adrian Siemieniec był bardzo ważnym elementem pod względem ułożenia tej układanki taktycznej, bo on rzeczywiście przyszedł do Jagiellonii z pomysłem i on już na pierwszej konferencji mówił, jak ja chcę grać, prawda? Mówię o pierwszej konferencji przed tym sezonem, nie pierwszej konferencji jego oficjalnej jako pierwszego trenera Jagiellonii Białystok, bo wtedy mówił, że musimy mentalnie się podnieść. Podniósł się mentalnie z drużyną, powiedział, że chce grać ofensywnie już na tej konferencji przed meczem z Rakowem, zresztą przegranym 0-3. Jagiellonia jest zdrowsza, zdecydowanie. To nie ma tej żadnej dyskusji. Bardzo duży apetyt. Zresztą wiecie sami, nie? Apetyt rośnie w miarę jedzenia. Jak drużyna wygrywa kolejny mecz, tu złapi jakiś punkt, tu kolejne 3 punkty, no to też się sama nakręca. Chyba Dominik Marczuk, z tego co wiem, był pierwszym w ogóle piłkarzem Jagiellonii Białystok. Ile on ma lat? 21? 22 chyba, nie? 21. Był pierwszym piłkarzem Jagiellonii Białystok, który tak oficjalnie w jakimś z wywiadów powiedział: my gramy o mistrzostwo, bo tak inni piłkarze raczej się powstrzymywali od takich słów. Chyba też taka pewność siebie pozwoliła Jagiellonii na to, żeby te wyniki osiągać, żeby osiągać te ostatnie wyniki, no bo pewność siebie też jest bardzo ważna w tym sporcie. Co było zresztą widać moim zdaniem w drugiej połowie meczu z Legią Warszawa, no bo w pierwszej połowie to ten mecz był trochę przechłodzony, ta Legia tam nas zepchnęła i w sumie Gual mógł zakończyć ten mecz już po pierwszych 2 strzałach. Jest też charakter, no mnóstwo rzeczy na to się składa, prawda?
Co do piłkarzy jeszcze tylko powiem, że nie deklarują walki o mistrzostwo. Też nie jestem do końca pewny, czy to tak jest, że nie deklarują. Czy im Jagiellonia nie ucina tych wypowiedzi w autoryzacji, bo sam byłem, sam miałem sytuację. Czyli ty też. Dołączam. Tak, tak. No to jest z Kristofferem Hansenem rozmawiałem, którego spytałem o tą walkę o mistrzostwo, czy oni już faktycznie czują, że o to mistrzostwo grają, a on mi odpowiedział, spójrz na tabelę. Jagiellonia wtedy była druga, bo to było w przerwie zimowej, druga tam miała 2 punkty straty do Śląska Wrocław, to spójrz na tabelę. No jeżeli w tabeli jesteś na drugim miejscu i masz 2 punkty straty do lidera, no to jasne jest, o co grasz. Spisałem sobie to, po czym dostałem z autoryzacji, no my byśmy woleli troszkę tutaj jednak nie podgrzewać tych nastrojów, więc... A jak jest teraz swoją drogą? Czy rozmawiałeś w ogóle? To jest w ogóle urocze, jak to się zbiegło, bo my te wywiady jakoś puszczaliśmy mniej więcej wtedy, jak Dawid Balda robił turnę medialne i mówił, nie, najlepsi jesteśmy, słuchajcie, ja też jestem najlepszy i trener jest najlepszy i piłkarze, w ogóle Wrocław jest najlepszy, a z Jagiellonii przychodziły maile, wiecie co, to, że tam w ogóle pojawia się słowo mistrzostwo, wolelibyśmy nie, więc bardzo urocze. Słuchajcie, okaże się jak jest teraz, no bo dzisiaj rozmawiam z Dominikiem Marczukiem, więc poinformuję was już prywatnie, czy tam poucinali mi te wiadomości. To zacznij w ogóle pierwszym pytaniem. Tak, czy walczycie o mistrzostwo? Pogratuluj mistrzostwa. Nie, ale rzeczywiście, to studzenie nastrojów jest widoczne. Nie wiem, czy to jest jakiś przykaz z góry, czy Kamil po prostu, rzecznik Jagiellonii, woli dmuchać na zimne. A może to dobrze? Może mniejsza presja na piłkarzach, jeżeli to ma im pomóc, to myślę, że kibice Jagiellonii tylko przyklasną takim pomysłem. A w ogóle, czy im tak, wracając do źródeł wielkiej aktualnej Jagiellonii, czyim pomysłem był trener Siemieniec? Bo to nie był oczywisty wybór po zwolnieniu Stolarczyka. Mówiono o wielu trenerach, pamiętam tam ten gorący okres w Jadze i ratowanie w sumie ekstraklasy. Czy to był pomysł prezesa, czy to był wymysł Masłowskiego, czy nikt się pod tym nie podpisał tak oficjalnie? Nikt nie chciał ryzykować. Ja zanim Robert odpowie, uzupełnię pytanie Jurka, bo też miałem pytać o coś podobnego. Tylko czy czasem trener Siemieniec nie był też wersją budżetową trenera, że widzieli wszyscy jego talent, ale ze względu na problemy finansowe Jagi, no musieli dać komuś taniemu, a niekoniecznie daliby Siemieńcowi, gdyby Jaga miała furę pieniędzy. Chyba tak, myślę, że to było Wojciech Pertkiewicz wtedy, ja pamiętam, bo to jakoś chyba teraz się działo, rok temu, nie? Koniec marca, początek kwietnia, kiedy Maciej Stolarczyk był zwalniany, no to Wojciech Pertkiewicz nieśmiało mówił o tym, że opcji jest kilka, będziemy szukać niskobudżetowej, to o czym Przemku właśnie mówisz. Mamy kilka nazwisk bardzo nieoczywistych. No i wtedy, przyznam szczerze, że Jerzy Kłakowski z Radia Białystok dzwoni do mnie i tak mówi, wiesz co, nieoczywiste nazwisko, to może Siemieniec. No i rzeczywiście później zadzwonił do Wojciecha Pertkiewicza, Pertkiewicz mu nieoficjalnie potwierdził, że to będzie Adrian Siemieniec. Ja zacząłem też wypisywać do Ireneusza Mamrota, czy coś wie na ten temat, no bo przecież znają się, prawda? Ale było to wielką taką tajemnicą wtedy jeszcze, kiedy Maciej Stolarczyk już był zwalniany, a nie wiadomo było, kto będzie trenerem pierwszym. Ireneusz Mamrot też nie wiedział, chociaż był nieco zaskoczony tym, że Adrian Siemieniec może ten zespół przejąć, ale mówił, że to dla niego wielka szansa. No i chyba Adrian Siemieniec tę szansę wykorzystał, tak mi się wydaje. A wy jak oceniacie? No nie jest źle, nie jest źle. Tylko nie do kogoś jest. Ja powiem tak, dla mnie największa weryfikacja trenera Siemieńca to dopiero jest przed nim. Gdyż no, ma dużą szansę na awans do europejskich pucharów. Ja widziałem już trochę drużyn w europejskich pucharach. Ja już widziałem trochę drużyn, które miały trenera na 10 lat, to tak minimum. I potem jak, no, oczywiście jeżeli Jaga awansuje na jesień, ale przy mistrzostwie ta droga byłaby dosyć prosta, żeby chociaż w lidze konferencji zakończyć. Zobaczymy, jak to połączy. To moim zdaniem będzie taki prawdziwy chrzest bojowy. Ja życzę Jadze Mistrzostwa Polski, bo to jest gra, która jakby predysponuje ich do tego, ale zobaczymy, co dalej, bo wiemy, że dla większych klubów z większym budżetem puchary potrafiły być pocałunkiem śmierci. Dla Jagi to może być naprawdę duże wyzwanie, bo
jakby wszyscy ogarnięci prezesi mówią, że okej, okay, jak jest feta mistrzowska, no to te trenerzy się cieszą, piłkarze cieszą, a my mamy właśnie najgorszy zakres, bo tu trzeba zrobić drużynę, która połączy dwa fronty. Więc myślę, że to będzie taka ocena ostateczna i nie tylko samego trenera Siemieńca, ale też całej Jagiellonii. Czy ona utrzyma presję, bo na przykład Jaga będzie w pucharach i będzie na miejscu 16. To jest możliwy scenariusz. No myślę, że tak, że potencjalne puchary to, ale to jest pieśń przyszłości. Też jakoś, wiecie, jest jeszcze ile? 7 kolejek zostało? Czekajcie, 1, 2, 3, 4, 5, no właśnie, jeszcze kilka meczów zostało, także nie wieszajmy chyba medali jeszcze na głowach piłkarzy. Patrzę sobie w ten terminarz, Pogoń Szczecin, Krakowia, teraz z Krakowią nie wiadomo, czy nie będzie to wcale jakoś łatwo. No, może być bardzo trudny mecz. Myślisz, że trener jeszcze... Kroczek to jest po prostu nowy Siemieniec i Krakowia teraz odmieniona, ruszy całą petą na Jagiellonię. No nie wiem, ja myślę, że ten terminarz jest aż za łatwy. To żeśmy jeszcze, jak ciebie nie było, rozmawiali na ten temat, że to jest bardzo niebezpieczny terminarz. Warta Poznań może mieć jedną akcję. Ale słuchajcie, skoro rok temu Siemieniec zastąpił Stolarczyka i jest tu, gdzie jest, no to może być taki mecz, o którym za rok będziemy rozmawiać, że no tak, Kroczek zastąpił Zielińskiego i zacznie, Krakowia teraz walczy o mistrzostwo, więc zapamiętajcie, drodzy widzowie, ten program. Robert, ciekawi mnie jedna rzecz, bo i przypuszczam, że niektórych czy wielu widzów też, bo mamy w Ekstraklasie podział na kluby prywatne i miejskie. Te prywatne na ogół wyglądają tak, że po prostu jest jeden wielki właściciel, który ma taki portfel i sobie wyrzuca tutaj na przykład bańkę na Jeboach, a tutaj kilkaset tysięcy euro na Cernaca, tak jak Michał Świerczewski. Są kluby miejskie, tak jak Śląsk, które jak po prostu brakuje Musiana, to jedzie sobie do prezydenta Sutryka i mówi, poproszę trochę pieniędzy. A w Jagiellonii jest taki specyficzny układ akcjonariuszy. Tak, tak. I my z Przemkiem mieliśmy okazję siedzieć niedaleko tych akcjonariuszy, chociażby w Belek na sparingach. To jest taka grupa ludzi blisko klubu. Jak to wygląda w praktyce? To jest tak, że po prostu jak są problemy, to my dołożymy, jak nie ma problemów, to nie dołożymy. Spotkamy się w lipcu i zbierzemy pieniądze na cały sezon. Jak to wygląda w praktyce? No, krótko mówiąc, rozmawiałem z Wojciechem Strzałkowskim, prezesem Rady Nadzorczej, przed rundą wiosenną. On mówił, że przez sam jako udziałowiec, że przez ile to będzie lat? 20 lat obchodził, kiedy przejął Jagiellonię Białystok, wpompował w ten klub ponad 20 milionów złotych. No i teraz rozmawiając z Wojciechem Pertkiewiczem nieoficjalnie, Wojciech Pertkiewicz mówił o tym, że nie ma już tego, że brakuje pieniędzy, to spotyka się Rada Nadzorcza i tam wyciągnie z kieszeni kilka milionów i dosypie. Nie ma tego. Wojciech Pertkiewicz po to został zatrudniony w Jagiellonii Białystok, żeby sam sobie radził. I on bardzo fajnie o tym mówi, że no tutaj musimy trochę przepchnąć te finanse, musimy trochę pieniędzy z marca przełożyć do lutego, żeby nam się luty zamknął w marcu, może trochę jeszcze z kwietnia, a w kwietniu to już jakoś będzie. No i jeszcze wyniki sportowe temu pomagają, bo Jagiellonia Białystok, jeżeli zajmie miejsca 1-6, wszystko na to wskazuje, co też chyba kibiców bardzo cieszy, kibiców Jagiellonii Białystok, no wyjdzie z tego zadłużenia, krótko mówiąc. Jagiellonia skończyła 2023 rok z zadłużeniem kilku milionów złotych, na minusie wyszła, natomiast wszystko wskazuje na to, że ten sezon wyjdą, sezon zamknął, tak? Sezon, nie rok, tylko sezon, zamknął na plusie, no i to pomoże też Jagiellonii w ogóle wyjść z tego dołka finansowego, co chyba jest dosyć istotne, ale jeszcze jedna rzecz, no bo akcjonariusze i akcjonariuszami, natomiast dużo pomaga miasto i dużo pomaga Urząd Marszałkowski. Okej, okay, były wybory, więc obietnice różne, natomiast miasto w tym na pierwsze półrocze tego roku przekazało Jagiellonii 3,5 miliona złotych, to będzie mniej więcej miesiąc działalności klubu.
Urząd Marszałkowski zadeklarował, że w nowej perspektywie finansowej, czyli na nowy rok, na 2025, przeznaczy kolejne 2 miliony złotych, więc Jagiellonia, krótko mówiąc, też tak trochę lawiruje między jednymi a drugimi i tak, no to dajcie może nam trochę więcej. No dobra, no to macie tam te 3,5, żeby kibice nam nie wywieszali transparentów. Za chwilę odzywa się marszałek Podlasia. No dobra, no to jak miasto daje tyle, no to my wam też tam trochę dołożymy. No i takim oto sposobem Jagiellonia w 2025 roku z Urzędu Marszałkowskiego i z miasta ma otrzymać, to będzie 6 milionów złotych. Czyli Wojciech Pratkiewicz ma trochę taką niewdzięczną rolę, bo poza tym, że trzeba tam Excela ogarniać, tutaj pójść na dół i tak dalej, porozmawiać z dyrektorem, załatwić warunki trenerowi, to też wydaje mi się, że trudne jest obracanie się w tym wszystkim, to znaczy z każdym musisz być na ty, z każdym musisz zbić piątkę, zbić miśka. Jagiellonia chyba jest też takim klubem, gdzie może nie musisz mieć najładniejszych prezentacji, najlepszych opracowań danych, ale po prostu musisz dobrze żyć z wieloma ludźmi, żeby ten budżet pospinać. No i szukać trzeba dalej kolejnych sponsorów, a o to bardzo trudno tej w regionie, bo przecież są duże przedsiębiorstwa. Słuchajcie, jest niedaleko Łomży Mlekowita na przykład, prawda? Ogromne przedsiębiorstwo mogłoby dofinansować Jagiellonię, ale oni mówią tak, ale po co? Przecież mamy już tak dużą reklamę w Polsce, że co nam jakaś Jagiellonia Białystok? Nam nie jest potrzebna reklama, dlatego zgłasza się mnóstwo mniejszych firm, one dofinansowują Jagiellonię, reklamują się też na Jagiellonii, no i takim oto sposobem no, ten klub wszędzie, no. Mhm. A powiedz mi, Robert, bo słuchałem ostatnio rozmowy z Łukaszem Ostrowskim, który powiedział, że Jagiellonia będzie chciała zrobić przynajmniej jeden transfer wychodzący po tym sezonie, żeby też tych pieniędzy troszkę dołożyć do budżetu. Czy Jagiellonia ma twoim zdaniem dzisiaj piłkarzy, których nie jest w stanie zastąpić? Bo ja mam wrażenie, że Adrian Siemieniec stworzył drużynę póki co w tym sezonie taką, że jak wypadnie ktoś, to zawsze jest w stanie ktoś wejść na niego taki, że cała gra drużyny się nie posypie, bo to nie jest zespół oparty na jakichś totalnych indywidualnościach, tylko raczej właśnie na tym sposobie gry. Ale czy Jagiellonia dużo straci, jeżeli straci jakiegoś konkretnego piłkarza i kogo byś wskazał? Myślę, że a to pierwsze nazwisko, które mi przyszło do głowy od razu, to jest Ruinene, no bo to jest facet, który w środku pola tam dzieli i rządzi, piękne piłki podaje. Jeszcze Adrian Dieges, to jest też taki drugi zawodnik, który mógłby przy ewentualnym odejściu, to Jagiellonia mogłaby wiele stracić. Ale chyba głowa też w tym Łukasza Masłowskiego, żeby szukać już kolejnych następców. Ja nie wierzę w to. Zresztą dzisiaj chciałem też umówić się z nim na jakąś rozmowę już w przyszłym tygodniu i powiedział mi, że po pierwsze wyskakuje z lodówki u każdego w domu, więc na razie chciałby poczekać, a po drugie ma już tyle obowiązków i będzie zaczynał tour po różnych miastach Europy i Polski też, żeby znajdować kolejnych zawodników, więc oni chyba są świadomi, krótko mówiąc, tego, że Jagiellonia Białystok będzie musiała sprzedawać piłkarzy po to, żeby też tę płynność finansową utrzymywać. Niewykluczone, że nie wiem, Dominik Marczyk dostanie jakąś konkretną propozycję po takiej rundzie, prawda, po takim sezonie. Ruinene, Adrian Dieges, nie wiem, czy Bartek Wdowik, trochę słabiej teraz w rundzie wiosennej, więc nie przesądzałbym. Ale na pewno jest kilku takich piłkarzy, których ewentualne odejście, no przed pucharami zakładamy, że Jagiellonia się tam dostanie, no to osłabiłoby drużynę bardzo. Ja to i tak bym... A jak stać na rozszerzenie, żeby się udało przetrwać? Jeszcze raz, przepraszam. Jak jest stać na rozszerzenie kadry, twoim zdaniem? Bo jeżeli będą puchary, no to trzeba kadrę troszkę pewnie poszerzyć. Myślę, że jeżeli będą puchary, to oznaczać będzie to, że Jagiellonia wyjdzie z zadłużenia. Jeżeli wyjdzie z zadłużenia, to krótko mówiąc będzie ich stać na to, żeby jakiegoś piłkarza pozyskać. Chociaż myślę, że Łukasz Masłowski szuka raczej wśród zawodników, którym kończą się kontrakty albo może będą już bez kontraktów, więc raczej tu jest ten taki program oszczędnościowy, bym nazwał, cały czas włączony. Łukasz Masłowski ma już odpalony Transfermarkt Premium bez reklam. Możesz buszować całe dnie i ranki po Transfermarcie. I tak byłem zszokowany. Słuchajcie, że... tak jeszcze tylko zażartuję, przepraszam, zażartuję tylko jeszcze, bo no tak mówiło się zawsze, że trochę też się mówi w przypadku Łukasza Masłowskiego i Wojtka Pertkiewicza, że oni przeglądają każdą złotówkę dwa razy. Już Agnieszka Syczewska kiedyś też tak przeglądała każdą złotówkę dwa razy i potem trzeba było Wojciecha Pertkiewicza zatrudnić. Także może też nie przesądzajmy i nie kraczmy zbyt wiele.
Oj, dawno nie widziałem nigdzie Agnieszki Syczewskiej, tak w mediach nawet. Kiedyś jeszcze w tych czasach białostockich była bardzo aktywna, ona teraz w Lechii jest, tak? Dobrze pamiętam? Nie, jest teraz w PZPN-ie. A, w PZPN-ie, okej. Okay. No to można się bawić. A widziałem w ogóle, jak przeglądając skład akcjonariuszy, że syn Cezarego Kuleszy cały czas chyba 15% w Radzie Nadzorczej, jeśli chodzi o akcje klubu, więc ten duch kuleszowy jest cały czas obecny. A Robert, bo to zawsze jest tak, jak patrzy się na tabele, patrzy się na wyniki finansowe, super, tylko zawsze jest pytanie, co dalej? I Jagiellonia, jeśli chodzi o akademię, o zaplecze treningowe, poczyniła inwestycje w ostatnich latach, z tego co kojarzę, tak na szybko odgrzebując sobie w pamięci. Klub też jest poukładany jakby w tych rzeczach, które nie do końca widać, czyli na tym zapleczu, czyli jeśli chodzi o obiekty treningowe, o strukturę akademii, tutaj jest wszystko ok, czy to może będzie tak, że po prostu Jagiellonia awansuje i powiedzą, nie no, słuchajcie, Liga Mistrzów nam nie grozi, a jak zbudujemy coś, to zostanie na następne 20 lat. Czy tutaj jest taka potrzeba, czy tutaj właśnie te ostatnie lata poustawiały ten klub w taki sposób? 7 milionów złotych rocznie kosztuje utrzymanie tego obiektu Akademii Jagiellonii Białystok przy Lewatorskiej. Nie wiem, byliście pewnie. Przemek na pewno był, bo widziałem kiedyś jakiegoś vloga. Nie wiem, czy wy byliście. To jest koszt stały, prawda? Czyli on rok do roku jest i trzeba go utrzymać. No to ja tylko powiem, zacytuję, może nie zacytuję, ale sparafrazuję wypowiedź Wojciecha Prytkiewicza z ostatniej rozmowy ze mną. Ona się ukazała w TVP Sport, lokowanie produktu. On tam powiedział, że my musimy zainwestować, to znaczy zainwestować w klub właśnie jeśli chodzi o to, o czym ty mówisz, czyli w akademię. Tylko problem jest taki, że tego ośrodka nie da się już rozbudować. A on jest, krótko mówiąc, za mały na funkcjonowanie tak dużej akademii, która w ostatnich latach była troszeczkę pomniejszona, bo niektóre roczniki zamknięto, na przykład sekcji dziewczynek przekazano do okolicznej szkółki piłkarskiej. Prezes Pertkiewicz zasugerował, że jeżeli dojdzie do sukcesu Jagiellonii Białystok, jakim będą na przykład puchary, i trzeba będzie też akademię rozbudowywać, no to oni będą w stanie szukać partnerów, którzy na przykład zagwarantują im boiska do tego, żeby drużyny mogły tam trenować. No i nie mówił o tym, jaki to będzie klub, jaki to będzie partner, no ale wiele może wskazywać na to, że będzie to po prostu Mozl Białystok, który tutaj po sąsiedzku z Jagiellonią jest. Tam są boiska na osiedlu Antoniuk dosyć duże i rzeczywiście mogłaby Jagiellonia te roczniki akademii tam też trenować. Chociaż to jest po drugiej stronie miasta, prawda? Okej. Okay. Tak kończąc, Robert, wiemy, że są postacie w Białymstoku, które zasłużały chociażby na mural, a ja zapytałem, kiedy Jesús Imaz zasłuży na pomnik, bo mam wrażenie, że są piłkarze, którzy w swoich ośrodkach, tam gdzie grają, są kochani, ale z Jesusem Imazem to aż przesada, biorąc pod uwagę to, jaką sympatią darzy go lud w Białymstoku, ale patrząc na to, ile goli strzela, jak ważnym jest elementem tej drużyny, i to nie jest sezon czy dwa, ale naprawdę od długiego czasu. Od samego początku kilka bramek, tak. W każdej rundzie, tak. Tak, to kiedy ten pomnik i gdzie? To też taka, może przy okazji fety coś się uda postawić. Pytanie do kibiców, którzy będą pomniki budować. Wiecie co, no myślę, że jest tak zasłużonym zawodnikiem, że już podczas grania, podczas swojej kariery piłkarskiej powinien tam jego portret zawisnąć w Galerii Sław, przynajmniej Jagiellonii Białystok, no bo jest sławą Jagiellonii Białystok, facet, który jest najlepszym strzelcem tego klubu. Zdecydowanie, myślę, że pomnik mu się należy, podobnie jak Michałowi Probierzowi, takich dwóch bym wskazał, Jesús Imaz i Michał Probierz w Jagiellonii Białystok. Zasłużony bardzo zawodnik, chyba też się dobrze czuje. Pamiętam, kiedy Jagiellonia zastanawiała się, czy przedłużać z Imazem kontrakt. I wielu było sceptycznych, że to już po 30 facet, pewnie dostanie nowy kontrakt lukratywny, to nie będzie już tak strzelał. Wiecie, jak to jest w piłce nożnej, prawda? Zawsze te argumenty są poruszane. No ale rzeczywiście zaskoczył chyba wszystkich. Nie wiem, czy sam siebie nie zaskoczył tą dyspozycją strzelecką. W tamtym sezonie rewelacyjny z Markiem Gualem. Teraz troszeczkę to się bardziej rozkłada na kilku piłkarzy, nie tylko na Jesusa Imaza, ale jemu chyba też taka pozycja w klubie odpowiada, że cała presja strzelania goli nie ciąży na nim.
Coraz... Ale pomnik mu się należy jak najbardziej. To pierwszy podpisze się pod tą petycją. Nie wiem, na rynku Kościuszki gdzieś. Przy fontannie. Coraz ochoczo i coraz chętniej też mówi po polsku publicznie, więc tutaj też kolejny plusik, bo wiemy, że z tymi obcokrajowcami różnie bywa. Robert, bardzo Ci dziękujemy. Jak przyjedziemy już na fetę, to na pewno gdzieś się ogarniemy, gdzieś się znajdziemy, chyba że będzie w Gliwicach, no to wtedy faktycznie trzeba będzie zapytać kolegów z Gliwic, gdzie warto uderzyć. Robert Bońkowski był z nami, dzięki Robert. Dziękuję i zapraszam oczywiście do Białegostoku. Pozdrawiam serdecznie. Dzięki. Panowie, to tak patrząc na ten obraz, który Robert nam namalował, bo zawsze o Białymstoku czy o Jagiellonii się mówiło, że ona jest w dużej mierze zależna od małych sponsorów, wcześniej od kaprysu Cezarego Kuleszy i tego, żeby Cezary Kulesza w swój tylko znany sobie sposób potrafił załatwić te wszystkie rzeczy, które załatwia. Dla Was to jest projekt, który ma takie zręby długofalowości, czy to jest po prostu na zasadzie, a dobra, lud w Białymstoku jest ofiarny, zrzucimy się, jakoś to będzie? No moim zdaniem nie ma zrębów długofalowości, bo to jest klasyczny przykład przykrycia wynikiem jakichś tam problemów. Te problemy może nie są gigantyczne i nie ma tutaj co znowu jakiś popadać w nie wiadomo jaki pesymizm, ale to nikt mi nie powie, że Jagiellonia to jest super poukładany klub. Sam mówiłeś o tych relacjach, tu trochę miasto, tu trochę mali sponsorzy, tu 15% Cezarego Kuleszy, który ma to przez syna. No, nie wygląda to jak struktura organizacyjna poukładanego klubu. I ja jestem tym twardo stąpającym po ziemi człowiekiem, który zawsze mówi, że wynik jest super i ja bardzo szanuję i kibicuję Jagiellonii Białystok, ale to nie jest chyba najlepszy sposób na długofalowe prowadzenie klubu, bo taki też sposób właśnie rozdrobnienia tego akcjonariatu no powoduje to, że prędzej czy później mogą przyjść zgrzyty, bo ktoś powie, że hej, realizujmy tutaj zyski, bo mamy 3 oferty za Nenę, za Marczuka i będzie to klasyczny mistrz Polski, czyli rozsprzedajesz największe gwiazdy idąc do europejskich pucharów, a potem bierzesz kogokolwiek, no kto będzie i że niby dobrze zastąpi. Zderzeń tego wszystkiego będzie sporo. No, tutaj mówimy też o akademii, która, tu trochę terenów brakuje, to może klub obok pomoże. No, to nie jest jakiś super poukładany klub. I oby to było tak, że mistrzostwo potencjalne, czy nawet europejskie puchary potencjalne, to będzie taki pozytywny kop dla rozwoju klubu. Ale znam przypadki, że europejskie puchary to był negatywny kop dla zwinięcia klubu i dla niedorozwoju klubu. I słuchajcie, prosta historia. Piast Gliwice zdobył mistrza Polski. I gdzie jest teraz Piast Gliwice? Czy ten mistrz Polski mu w jakiś sposób super pomógł, żeby ten klub rozwinąć, żeby nie wiadomo, co się stało? No Piast Gliwice jest w dupie. I ja trzymam kciuki, żeby to poszło w dobrą stronę, ale nie popadałbym w hura optymizm, że zdobycie mistrza Polski przez Jagę i europejskie puchary to będzie rozwiązanie ich wszystkich problemów. Bo ja trochę już na polską piłkę patrzę i wiem, że nie będzie. Może być, może dać pozytywny impuls, może ktoś z regionu, a może jakaś nawet duża spółka się zainteresuje Jagiellonią Białystok i to przejmie. No ale póki co jest jak jest, jest po prostu świetna piłka nożna, no i są długi, tak? Cały czas mówimy o długach, o spłacaniu jakichś zobowiązań, o tym małym budżecie transferowym i tak dalej. Także trzymam kciuki za to, żeby to się dobrze rozwinęło, ale za dużo już widziałem, żeby powiedzieć, że tak, na pewno będzie. No zależy też, jakie są oczekiwania, bo myślę, że Jagiellonia jest poukładana na bardzo skromnych warunkach. W ten sposób, że to jest zdrowo prowadzony klub z tym, co mają, że oni nie przepłacają, że te budżety płacowe są niskie, że transfery są darmowe. Natomiast to jest wszystko dbanie o to, żeby ten Excel się zgadzał. Natomiast tu się zgodzę z Julkiem, że nie ma tam wielkiego pola do rozwoju. Jeżeli ja rozmawiałem z Michałem Świerczewskim, który mi mówi, że w Częstochowie sufit wisi bardzo nisko, jeśli chodzi o możliwości rozwojowe. Wiemy, że Raków wisi na jego pieniądzach, że gdyby Michał Świerczewski dzisiaj odszedł, to Raków by się posypał jak domek z kart.
bo niestety te ośrodki, nie największe, nie dają zbyt wielkiego manewru na to, by ten sufit możliwości podnosić. I myślę, że Jagiellonia jest dokładnie, jest w bardzo podobnej sytuacji. Wiadomo, że tam struktura finansowa czy sponsorska siatka wygląda zupełnie inaczej niż w Rakowie. Natomiast chodzi o możliwości, jakie daje region. No, w Białymstoku myślę, że tych możliwości wielkich nie ma. Już w tym momencie chyba Jagiellonia jest powyżej własnego sufitu i nie wiem, na ile w stanie jest go jeszcze podnieść. Michał Prośmy tam narzekał na brak lotniska. No, troszkę się z tego śmiano, ale to też pokazywało jednak, że no są ograniczone możliwości w Jagiellonii. Więc sportowo ten projekt jest budowany na dalszy plan, bo to jest to, co też rozmawiałem z Adrianem Siemieńcem, że on rozwija, ten klub rozwija piłkarzy po to, żeby to trwało, żeby klub sportowo się, żeby piłkarze potrafili, brakuje mi teraz słowa, sorry, zaplątałem się, generalnie chodzi mi o to, że sportowo klub jest rozwijany poprawnie przez właśnie Adriana Siemieńca, bo ma swoją wizję i idzie za nią w ogień, a piłkarze razem z nim, natomiast finansowo no nie ma tutaj wielkiego pola manewru, po prostu, więc myślę, że Jagiellonia to nie jest drużyna, która może zdominować ligę na lata. Myślę, że w tym sezonie sięgnie po mistrzostwo, natomiast w kolejnych, biorąc pod uwagę puchary, no myślę, że to już będzie taki spory zjazd, bo on po prostu musi być, on będzie naturalny. No przecież pamiętacie ten czas, gdy w pewien sposób Jagiellonia rozbiła ten duopol Lecha Legii. To było chyba 13-15 ten duopol i później Jagiellonia próbowała się tam porozpychać. Nie skończyło się to trofeum, skończyło się to wicemistrzostwami i zdobyciem Pucharu Polski. Natomiast ciekawe jest to, że Jagiellonia w sumie jest jedynym chyba klubem poza tym Big Four z ostatnich lat, które tak w sumie od 8 lat z drobnymi spadkami, ale potrafi gdzieś się przypychać w górze. W sumie jeszcze Śląsk, Wrocław, natomiast mówimy tutaj jednak o klubie, który te wahania ma jeszcze większe. I tylko ja pamiętam też tamtą Jagiellonię Kuleszową, Probierzową. To była Jagiellonia, o której mówiło się, że to właśnie sezon, może dwa sezony, a później czeka powrót do rzeczywistości. Ja też się zgadzam, że Jaga nie ma szans na zdominowanie ligi, ale chyba też nie o to jej chodzi, takie mam wrażenie. To znaczy, oni zdają sobie sprawę, że mają swoje ograniczenia i wyżej dupy nie podskoczą. Ja jestem za to bardzo pozytywnie zaskoczony decyzjami personalnymi, jakie podejmują, to znaczy trafnością tych decyzji, bo Łukasz Masłowski, on wydał jakieś frytki na Wojtka Łaskiego, a poza tym robi wszystkie transfery za darmo, to znaczy bez kwoty odstępnego i bez kwoty za podpis. Bierzesz trenera z rezerw, który pewnie będzie trenerem sezonu, bo no chyba, że Jacek Magiera wygra ze Śląskiem mistrzostwo. Bierzesz wcześniej, Rada Nadzorcza wybrała Wojciecha Pertkiewicza na prezesa, czy Łukasza Masłowskiego na dyrektora sportowego. Zawsze się mówi w piłce, że kluczowe jest podejmowanie decyzji i wybór osób, to Jaga tutaj trafia w punkt w ostatnich czasach. Właśnie trudno wskazać zły transfer przez ostatni rok. To najgorzej, bo to wiesz, jak potem stawiasz sobie tak wysoko poprzeczkę, to już wszystkim dookoła się wydaje, że już tylko tak będzie. Ja oczywiście tego życzę dyrektorowi Masłowskiemu i całemu zarządowi Jagiellonii, żeby tylko w punkt ze swoimi decyzjami personalnymi trafiał, ale to jest po prostu no, niemożliwe. No i to, że Łukaszowi Masłowskiemu przydarzy się prędzej czy później na jakiś flop transferowy, no umówmy się, no nie ma klubu na świecie, któremu się nie zdarzy nietrafiony transfer i to jest naturalne, jeżeli chcesz w jakikolwiek sposób klub rozwijać.
Słuchaj, Antoni Łukasiewicz, jak był w Arce dyrektorem sportowym, to mówił, że 20-30% skuteczności transferowej to już jest git. Więc... No to, to zobacz sobie, Łukasz Masłowski sobie wyrobił normę na 3 lata do przodu. Teraz jak może ściągnąć 30 gruzinów bez nogi, po prostu też będzie dobrze. Tak jest. A teraz jeszcze wyobraźcie taką sytuację, że Jacek Zieliński był bliski Jagiellonii, bo przecież Jacek Zieliński miał propozycję z Jagiellonii lata temu, bo to opowiadał Dariusz Mioduski, w jaki sposób Jacek Zieliński został dyrektorem sportowym Legii. Po prostu dostał propozycję z Jagiellonii i wtedy Dariusz Mioduski stwierdził, kurczę, co ty będziesz do tego Białegostoku, u nas bądź dyrektorem sportowym. No i tak został Jacek Zieliński i tak się historia Jagiellonii też napisała. To jest ciekawe, a co do transferów Łukasza Masowskiego, to jest niesamowite, że on trafia z transferami, które nawet w jego odczuciu mogą nie być trafione. Mam na myśli Mateusza Skrzypczaka, bo o nim też rozmawialiśmy z Łukaszem Masowskim w Turcji i raczej to był transfer robiony taki trochę bardziej do uzupełnienia składu, taki na sztukę, żeby zgadzała się liczba piłkarzy, a tu się okazuje, że Mateusz Skrzypczak nagle też jest piłkarzem, który wnosi jakąś jakość, wyłączając oczywiście tą ostatnią akcję, po której Gual strzelił bramkę na Legii. Jestem w szoku, bo w kontekście Skrzypczaka, ja pamiętam Mateusza, jak jeszcze miał, nie wiem, 15-16 lat gdzieś w juniorach, później w rezerwach i oglądałem go gdzieś we Wronkach czy w Popowie. Jestem w szoku, bo że obrońca zaczyna bronić, no to generalnie możesz przewidzieć. Skrzypczak ma tutaj, nie zawsze jest perfekcyjny, ale generalnie gra nieźle. Natomiast ja jestem w szoku, że Mateusz Skrzypczak potrafi tak rozgrywać. Nie wiem, co zrobił z nim Adrian Siemieniec, nie wiem, co zrobił z nim Adrian Dieges, który w tym elemencie pewnie jest najlepszym dzisiaj obrońcą w Ekstraklasie, ale to, że nie wiem, czy pamiętacie taką asystę w Krakowie na Puszczy, tam chyba przy golu na 2-0 bodajże do Nene. Tak. W szoku, że Mateusz Skrzypczak może taką piłkę zagrać, ale generalnie jak tak patrzymy na piłkarzy Jagiellonii, to w wielu miejscach można być zaskoczonym, bo że Wdowik sieknie więcej goli ze stałych fragmentów gry niż kilku napastników w tej lidze, tośmy się nie spodziewali, że Dominik Marczuk, który owszem był wyróżniającym się młodzieżowcem w pierwszej lidze, będzie chyba najlepszym młodzieżowcem tego sezonu, też żeśmy się nie spodziewali, że teraz Romańczuk przejdzie taką właśnie w tej swojej solidności wzniesie się na poziom znakomity, tośmy się nie spodziewali. Że Nene w poprzednim sezonie potrafi przełożyć z dystansu, tak wiedzieliśmy, no ale kurwa bez przesady, to co on robi w tym sezonie to jest niewiarygodne. I tak byśmy wymieniali, że Adrian Siemieniec spojrzy sobie na Saczka i powie, chłopie, fajnie rozgrywasz, ale będziesz u mnie prawym obrońcą. I to działa po prostu świetnie. Jagiellonia jest... Kurczę, nie da się uciec. Jednym wielkim zaskoczeniem. Nie da się uciec od mówienia o Siemieńcu, że on naprawdę prawie, że jednoosobowo tą Jagiellonię zmienił. Ja kojarzę z jakiegoś wywiadu z Adrianem Siemieńcem, jak on mówił, że na przykład w pewnym momencie sezonu uznali, że bezsensem są odprawy drużynowe. Że jeżeli on chce rozmawiać o grze obronnej z obrońcami, to napastnikom traci tylko czas na to i że powprowadzali coś w rodzaju indywidualizacji takich rozmów, że rozmawia z grupami piłkarzy, których ta rozmowa dotyczy, żeby tam ci inni mieli czas na inne rzeczy i nie tracili tego czasu. Nie wiem, nie mam pojęcia, czy to są standardowe rozwiązania w innych klubach, czy nie, natomiast jak słuchałem Siemieńca, no to wydawało mi się, że to był taki jego dosyć autorski pomysł nawet z takimi rzeczami i że stara się w każdym momencie doskonalić tą swoją pracę, uzupełniać o jakieś nowe elementy. On też mówił o piłkarzach, ty mówisz o Damian, o Mateuszu Skrzypczaku, że odkrył w sobie umiejętności, których wcześniej nie pokazywał. Siemieniec też w sumie do tego nawiązywał, akurat nie mówił o Skrzypczaku, ale o Jarku Kubickim, że on zachęca Kubickiego do tego, żeby częściej szedł w dribbling, żeby częściej podejmował ryzyko, którego wcześniej nie podejmował. Wyobrażam sobie, że tak samo wygląda to w przypadku Mateusza Skrzypczaka, że Siemieniec im mówi, wy macie większe możliwości niż naprawdę sami się o to posądzacie. Miejcie więcej odwagi, żeby to udowodnić. I mam wrażenie, że piłkarze czując takie wsparcie trenera, czując, że jeżeli stracą jakąś piłkę, próbując zrobić coś out of the box, to że Siemieniec i tak im przyklaśnie.
No i najlepsze jest to, że za tym idą wyniki, bo to jest wspaniałe, że wiesz, rozwijanie pojedynczych piłkarzy jest super. To, że gra drużyny wygląda lepiej, to też jest super, ale no nie wiem, moim takim sztandarowym przykładem jest ruch Chorzów Niedźwiedzia, który no, gra lepiej w piłkę niż poprzedni ruch Chorzów. No i co z tego wynika? Absolutnie nic. Moim zdaniem dużo jest takich zespołów, o których się mówi, o, no dobrze w piłkę grają, no ale nie punktują. A tu i piękna gra w piłkę i duża ilość bramek idzie za tym, że Jagiellonia punktuje tak, że jest liderem Ekstraklasy. I to jest w tej całej historii najpiękniejsze, to jest w tej całej historii nieoczywiste. Ja naprawdę ciekaw jestem, jakie scenariusze napisze jeszcze nam Ekstraklasa, bo ten sezon jest arcyciekawy, naprawdę arcyciekawy. I kto z tej wielkiej czwórki zaraz odpadnie z europejskich pucharów, komu się posypią finanse na przyszły rok. Tak zupełnie szczerze, jak na to patrzę, to zaraz się okaże, że w walkę o puchary to się Górnik Zabrze w ogóle włączy i to będzie najpiękniejszy koniec tej przygody dla paru zespołów. I trochę, znaczy, żeby nie było, no skala problemów Górnika Zabrze, a skala problemów Jagiellonii to w Górniku Zabrze są kosmicznie większe, ale też pokazuje, jak właśnie dobra gra, aktualnie jakaś forma zespołu przykrywa to wszystko. Górnik Zabrze już nie ma absolutnie na niczym oprzeć działalności dalej klubu, a to jest dwa punkty straty do Pogoni Szczecin, tak? Do Pogoni Szczecin, którą tak w tym sezonie chwalimy i tak idzie. To jest chwila straty do Legii, która robi nerwowe ruchy. Także oby ten ciekawy sezon skończył się mistrzostwem Jagiellonii i oby, co najważniejsze, Jagiellonia tego mistrzostwa po prostu nie przetraciła tych finansów, tych możliwości, tych szans rozwoju na po prostu na przejedzenie tego albo głupio wydanie. To jest w ogóle urażające. W kontekście Jagiellonii jeszcze mówimy, tak, tutaj jest dyrektor, tutaj jest prezes, tutaj jest akademia, a w Górniku? No tak, tam siedzi Jan Urban, on dobrze trenuje, a tu Podolski ma telefon i on przez ten telefon dzwoni, jak chce jakiegoś piłkarza, na przykład Annaliego, to po prostu tak to działa i oba kluby, nie jest wykluczone, że jeden z tych klubów zostanie mistrzem Polski, a drugi zagra w europejskich pucharach. Jeszcze jak zerknąłem sobie na tę tabelę przez ostatni rok, czyli od zatrudnienia Siemieńca, to Jaga jest trzecia, a Górnik czwarty w tej tabeli i ma jeden mecz mniej niż wszystkie trzy zespoły przed nim, czyli no, przez ostatni rok Jagiellonia, Białystok i Górnik Zabrze są w top 4 najlepszych polskich klubów. I to jest w tym samym czasie zmieniali się przecież Urban zastępował Gaula, a Siemieniec Stolarczyka, także to był bardzo, bardzo podobny czas na zmiany w obu klubach i oba przecież kluby tymi zmianami trenerów ratowały sobie byt w Ekstraklasie. No tak, bo Siemieniec zaczął od trzech zwycięstw w pierwszych czterech meczach, a Urban skończył sezon bilansem 6-1-0 w ostatnich 7 meczach, jeśli mnie pamięć się nie myli, także no, niemal niepokonani obaj w finiszu sezonu. Gonzalo Fejo, słyszysz? Gonzalo Fejo, panie, słyszysz? Tak można. Jan Urban to w ogóle rok temu przejmował Górnika, jak się nie mylę, w strefie spadkowej na 16 miejscu i skoczył na 6, jeśli dobrze kojarzę, lub w tych okolicach, no to już w ogóle jakiś hardkor, ale tak sobie mówimy o tych poukładanych klubach i o Podolskim dzwoniącym po piłkarzy. Górnik ma 3 punkty straty do Rakowa, tego w teorii doskonale poukładanego klubu z mega strukturami potworzonymi, a niedługo, bo za 2 tygodnie Górnik gra z Rakowem bezpośredni mecz, więc zaraz może się okazać, że ten Górnik ma tyle samo punktów, co ten Raków, a to tak na marginesie. Mhm. Czyli właściwie dochodzimy do wniosku, że Jagiellonia lepiej niech nie buduje żadnych struktur za te pieniądze, bo to szkoda po prostu marnować. Niech kupują, nie wiem, nowe buty, drogie garnitury, bo to lepiej wyjdzie niż inwestowanie w struktury. Przecież w Rakowie jest nowy dyrektor sportowy, taki zagraniczny, ładny, co to na świecie był i języki zna. Nie, tak, polska ekstraklasa pokazuje, że po prostu nie warto, nie warto. Dodajmy, że myślę, że tyle co na transfery wydał Raków Częstochowa, to pewnie Górnik Zabrze ma takiego budżetu na najbliższe 2 lata całe.
Także to pokazuje, logika ekstraklasy jest naprawdę zawałowana. Podoba mi się komentarz Adama Kanieckiego. Górnik urodził się w dwóch czepkach. Nie dość, że trafił się Podolski jak ślepej kurze ziarno i przyniósł swoją wartością marketingową kupę siana do przepalania w klubie, to jeszcze Urban, który jest bardzo dobrym trenerem, i wrócił. No, jakby Jaga chciała się rozwinąć jeszcze bardziej, no to Urbana już nie wezmą, bo mają się miejsca, ale ja bym po prostu wziął Podolskiemu telefon i albo po prostu wziął Podolskiego do dzwonienia telefonem. I duet telefon Podolskiego, Łukasz Masłowski mógłby robić najlepsze transfery w tej części Europy. Jest to bardzo możliwe. No, aż żal, że Podolski nie urodził się na Podlasiu, bo to naprawdę mógł być jeszcze bardziej wspaniały sezon dla Jagiellonii Białystok. No, ja tak jak mówię, ja jestem ciekaw jestem weryfikacji jesiennej, co przyniesie jesień. Wierzę w te europejskie puchary, że są w Białymstoku na 80%. Oczywiście może się tak zdarzyć, że również jest to pierwsza runda eliminacji europejskich pucharów w Białymstoku i to też trzeba sobie chyba wliczyć w to, co się może wydarzyć. Ale gdyby awansowali, może to być taka jesień, która mówi sprawdzam całemu Białymstokowi, ale przede wszystkim zarządowi czy trenerowi Siemieńcowi, czy oni to wszystko wytrzymają, no bo nawet nie teoretycznie, kluby z dużo większym potencjałem i to finansowym i kadrowym i tak dalej się pięknie potrafiły wysypać na Europie, a co dopiero Jaga, która wszyscy wiemy, że gra ponad stan, cieszymy się z tego, ale no to prawdziwy test dorosłości. No bo wczoraj Piotrek Klimek, który na Twitterze ogarnia te wszelakie rankingi, zrobił taki zestawienie współczynników z kim, jeżeli Jaga zdobędzie mistrzostwo, to z kim może zagrać na przykład w drugiej rundzie Ligi Mistrzów, bo mistrz Polski zaczyna teraz od drugiej rundy. No to taki przykładowy zestaw rywali, biorąc pod uwagę, że Jagiellonia tego współczynnika nie ma. Po prostu ma 5 punktów, 5,75 z takie groszowe sprawy. No to na przykład w pierwszej rundzie można wpaść na Dinamo Zagrzeb, PAOK, Ferencvaros, słynny i dobrze nam znany Karabach, z takich słabszych teoretycznie ekip, no to nie wiem, HJK Helsinki, Szeryf Tiraspol, ale no Sparta Praga to raczej już nie ten zestaw słabszy, nie wiem, Bodo Glimt, Ludogorec, więc no tutaj... I tak wszyscy wiemy, że trafi na Karabach. No wszyscy Karabach. Wiemy, że Jagiellonia zagra z Karabachem, ale też trudniej jest do fazy grupowej, prawdę mówiąc, nie awansować niż awansować. Wiadomo, do Ligi Mistrzów Białymstoku nie będzie, ale ze ścieżki mistrzowskiej grając od drugiej rundy wystarczy pokonać jednego rywala w dwóch meczu, żeby mieć fazę grupową Ligi Konferencji. Jednego rywala i to rywala, który będzie, jeżeli Jaga spadnie z Ligi Mistrzów do Ligi Europy, później z Ligi Europy do Ligi Konferencji w eliminacjach, no to pamiętajmy, że będzie wciąż grać z drużynami, którzy są mistrzami w swoich krajach i też spadały z tej ścieżki, czyli też są tymi słabszymi. Więc jest no, ogromna szansa, że jak Jaga zdobędzie mistrzostwo, że będzie grać w lidze konferencji i tu jest faktycznie piłka nożna mówi sprawdzam Jagiellonii i Adrianowi Siemieńcowi jak to połączy, a mi się bardzo podoba komentarz z czatu, Furtek Lukas Podlaski no, bardzo ale jeszcze było trio Konanowicz, Martyniuk, Podolski, to trzech reprezentantów Białegostoku, piękny zestaw. Rozmawialiśmy o tym rozwijaniu się i ciekawe jest też to, że nawet trenerzy, którzy współpracowali z Adrianem Siemieńcem, mówią, że on też się rozwija. To z kolei Maciej Kędziorek mi powiedział, że pamięta go gdy pracowali razem w sztabie Arki Gdynia, bo obaj byli wtedy asystentami. I trener Kędziorek mówił, że duże wrażenie na nim zrobiło to, ile Siemieńcowi dał ten sezon w Jagiellonii, gdy obserwował go na kursie UEFA Pro, że po prostu pod kątem pewności siebie to też jest taki bardzo duży kop dla Siemieńca. I dzisiaj, jak tak patrzę na trenera Siemieńca w Ekstraklasie, no on już jest po prostu trenerem ekstraklasowym. To nie jest jakiś zahukany gość, który gdzieś tam przemyka boczkami, tylko facet pewny swojej wiedzy merytorycznej, ale też facet, którego uwiarygodniają wyniki, więc po prostu przez ten rok wiadomo, że były różne takie trenerskie ciekawostki, tak, na przestrzeni ostatnich lat. Wczoraj gdzieś mi mignął, że
trener Smułka został odszedł z jakiegoś klubu czwartoligowego i jasne, że podniecanie się jednym sezonem to nie jest nic wymiernego, natomiast jeśli facet w ciągu półtora roku utrzymałby Jagiellonię, a później zdobył mistrzostwa z Jagiellonią, no to mówimy tutaj o naprawdę solidnym wejściu na tę karuzelę trenerską i też próbuję sobie przypomnieć jakiś inny tak spektakularny wjazd trenera debiutanta. No dobra, Szulczek zrobił przez 4 lata rzetelną drużynę z Warty Poznań, tak? Przez 3 lata. Szukam dalej. I no nie znajduję. Nie wiem, wicemistrzostwa świeżaka Mariusza Rumaka, który swoją drogą pracował w Jagiellonii Białystok. 2 wicemistrzostwa, ale no to jednak zdobyć wicemistrzostwo z Lechem, a zdobyć mistrzostwa z Jagiellonią, troszeczkę jednak jest różnica. Franciszek Smuda przejmujący. prosto z malowania ścian u prezesa. Dokładnie, to słuchaj. Także... Ja chciałbym zauważyć, że Adrian Siemieniec, podobnie jak Pep Guardiola, nigdy nie został zwolniony. Więc naprawdę daleko sięgamy. No. To już by było naprawdę imponujące, gdyby on po prostu nigdy nie został zwolniony już wcale. No musiałby szybko odejść z ekstraklasy, żeby to się nie wydarzyło. Albo skończyć karierę po prostu. Tak. Oddać to UEFA Pro. My job is done here. Tu panie prezesie oddaję wszystkie papiery i mnie nie ma. Zostanie po prostu działaczem sportowym w strukturach PZPN-u. To jest zawsze dobra robota, bycie działaczem. Alvaro Mendoza wspomniał, jaki to klub opuścił Zbigniew Smułka. Moto Jelcz Oława. No. Słynny Moto Jelcz Oława, tak. Kurde, no dobrze się ogląda te Jagiellonie. I też zastanawiam się, na ile to też będzie taki klaps dla tych, bo cały czas mówimy hipotetycznie, ta ostatnia godzina naszej rozmowy to jest hipotetyczna rozmowa. Jak bardzo odczują taką, wiecie, mokra ręka na spalone plecy latem, ale tak z tej petardy, z tej pety. Jak mocno odczuje to, nie wiem, Lech, Raków czy Legia? To będzie taki policzek, że Jezu, wzięli trenera z rezerw, pościągali piłkarzy za darmo. Akcjonariusze to właśnie się zrzucają tam po ile mają drobnych w portfelu i oni z nami robią mistrza. Słuchaj, jak dobrze pójdzie, to ten mokry, że tak powiem, klaps na rozgrzanym plecy, to mogą poczuć ze 3 kluby, bo nikt nie powiedział, że Pogoń wygra finał Pucharu Polski, bo nikt tak nie powiedział, bo wszyscy wiedzą, co się może wydarzyć, więc to byłby piękny sezon, jakby trójka z wielkiej czwórki po prostu skończyła bez europejskich pucharów i to było piękne, bo Legia ratująca się rozpaczliwym ruchem, który wyjdzie albo nie wyjdzie, tu nie ma nic pośrodku, Raków, który wali po prostu milion pieniędzy na najdroższy skład w historii, Pogoń, która właściwie to już chyba wszystko stawia na Puchar Polski i Lech Poznań, który wymyślił sobie zimą Rumaka. No to wszystko pisze naprawdę piękną historię. Na trzecie miejsce w tabeli wskakuje Górnik Zabrze, który ma bezpośrednie mecze jeszcze z tymi rywalami, z którymi gra o puchary. Ale za to nie ma prezesa, dyrektora sportowego i złotówki nawet nie ma. Nie ma klamek w akademii. Dosłownie dla młodzieży z 79 roku, na który jeszcze Jadek Urban młody. Jak młodzież w Akademii Górnika chce poćwiczyć, to przychodzi po prostu Kostas Triantafylopoulos i nim wyciskają na klatę. Oj tak, to byłby piękny sezon. To byłby sezon naprawdę, który na długo zapisałby się w historii. Myślę, że po prostu Świerczewski musiałby sprzedać X-kom komuś, żeby spłacić długi Rakowa. Legia no to bez europejskich pucharów śmiem twierdzić, że posypie się jak domek z kart. No Lech jeszcze ma takie najstabilniejsze rzeczy, bo i tak przez te pół roku pooszczędzał na wszystkim, co się dało, to on by się tak mocno nie wywalił. No Pogoń już ma minus 27 baniek za ten rok, także to jest dobry start do tego, żeby być Legią 2. Zaraz przyjdzie jakiś luksemburski fundusz, który powie, my zawsze w Pogoń Szczecin wierzyliśmy, pożyczcie od nas pieniądze. Tak, to może być przełom w ekstraklasie.
Za 5 lat będą biły się o mistrza 3 kluby. Stal Mielec jako faworyt w ogóle numer 1. Widzę Łódź jako goniący i Lech Poznań coś młodzieżowcami jak posprzedaje, to może da radę. I klub złożony z losowych transferów Romana Skorupy. Tak to może wyglądać. Benezer Scrooge jakby klaruje taką negatywną wizję na przyszłość. Siemieniec pójdzie do Rakowa po sezonie, Nene do Juventusu, Marczuk do Brighton, Imaz do Trabzonsporu i tyle z waszej Jagiellonii. A jeszcze przypomniałem sobie komentarz, który pojawił się na czacie, jak rozmawialiśmy z Robertem. Na fecie Jagi Doda będzie śpiewać hit Fajna Jaga z ciebie jest. Nie wiem, czy jesteśmy na to gotowi. Ja chyba niekoniecznie, ale w sumie może. Ja myślę, że jednak Podlasie nie będzie, wiesz, tutaj swojej tożsamości traciło i jednak muzyka nie żadnej Dody z Warszawy, tylko zespołów, które pochodzą stamtąd, będzie puszczana, co swoją drogą bardzo bym cenił, gdyby tak się wydarzyło. W ogóle to puszczanie Zenka po golach to jest jeden z najlepszych pomysłów w historii polskiej piłki. Pewnie ze dwa byśmy lepsze znaleźli, nie wiem. Na przykład, że Robert Lewandowski poszedł na swój pierwszy trening, że Zbigniew Boniek kiedyś powiedział brawo. To pewnie są dwa lepsze pomysły, ale puszczanie Zenka po golach na Jadze to jest top tier pomysłów. Też tak uważam. Każdy klub powinien mieć swoją tożsamość. To nie ma co na siłę szukać tożsamości gdzieś, gdzie jej nie ma. I Jaga ma tożsamość Siemieńca, Masłowskiego i Disco Polo. No i nie ma się tutaj czego wstydzić, więc właśnie trzeba wypiąć piersi i tym grać. No i tym grają i wygrywają. Czy mamy jakieś inne możliwości wprowadzenia takich piosenek po meczach? W sensie zastanawiam się, co jeszcze można by było wprowadzić. Pewnie po golach. Po golach. Jakie jeszcze kluby mogłyby takie swoje hity puszczać? Od wczoraj jest teza, że Legia będzie Mortal Kombat puszczała. po bramkach. Lech Poznań i fragment Rycha Pej, co cię boli, czy aż tak cię to boli, że Lech Poznań ma szansę dziś uczciwie zarobić, to też może być jakiś pomysł, ale liczymy tutaj na wsparcie czatu. Poza tym informacja dla was, z partnerem naszego kanału gol.pl jest Superbet i Superbet ma bonus na weekend, a w weekend ciekawy mecz w Ekstraklasie, Raków Legia, szanowni państwo. Nie tylko z uwagi na ten bonus będę chciał obejrzeć ten mecz, ale bonus jest jednym z powodów. 200 zł za wygrany zakład na gola wybranej drużyny w tym spotkaniu. Szczegóły w opisie, ale faktycznie bonus 200 jest do zgarnięcia. No ja czekam. Wiadomo, że Jagę z Krakowią chętnie sobie odpalę, ale Raków Legia. A myślicie, że Fejo poszedł do Legii dlatego, że Legia się bała, że go Raków zgarnie? Ja mam taką teorię. Znaczy, ciekawe jest to, że Gonzalo Fejo odszedł z motoru po tym, jak Legia dostała trąbę w Łodzi, co Julek widział na własne oczy. Staram się łączyć wątki. Trochę 5D jednak. No... Zastanawiam się tylko, czy Gonzalo Fejo nie miał w swoim kontrakcie i tak klauzuly tego, że jak się zgłosi klub z Ekstraklasy, no to może odejść, więc nie wiem, czy to odejście byłoby takie sensowne. No chyba, że nie miał tej klauzuli, to można łączyć wątki. No, ale miał i tak kontrakt do końca sezonu tylko. Do końca sezonu, to mógłby odejść po prostu po sezonie w razie co. Znaczy, generalnie rzecz biorąc, no to wychodzi na to, że Kosteru Najisz pójdzie do Rakowa, Częstochowa. No przecież to jest klub skrojony pod niego. Tutaj wczoraj Damian mówił, że on nienawidzi młodzieżowców. W Rakowie również nienawidzą młodzieżowców. Oni biorą i żeby kończyć im kariery. Wiesz co, ten mem, taki przybijanie takich dwóch umięśnionych piątek, jak widać, takie umięśnione przedramiona i Michał Świerczewski, Kostaruniajić, nienawiść do młodzieżowców. No i Kostaruniajić, myślę, że ze swoim stylem gry idealnie pasuje do Rakowa Częstochowa, on by to poukładał, tam ma duży potencjał piłkarski. I paradoksalnie może być tak, że właśnie Legia Warszawa stworzyła wielki projekt. To nie jest wielka Legia Warszawa, tylko to jest wielki Raków Częstochowa,
Tylko pytanie, czy pan Świerczewski wreszcie przyzna się sam przed sobą, bo myślę, że to już jest kwestia jego psychiki, czy on będzie w stanie wreszcie przyznać się sam przed sobą, że podjął złą decyzję i po prostu trener Szwarga jest na dzień dzisiejszy troszkę za słaby. No, potrzebuje jeszcze trochę obycia piłkarskiego, żeby prowadzić Raków Częstochowa. No, ostatnie tweety wskazują, że nie, że on tutaj cały czas będzie budował trenera Szwargę i wymaga więcej od piłkarzy. Ma do tego pełne prawo, żeby nie było jego pieniążki, także niech robi co chce. Ale Kosta w Rakowie, ja bym to widział. Swoją drogą do trenera Szwargi chyba w food trucku się trener Siemieniec porównywał, znaczy mówiąc, że są zupełnie różnymi ludźmi, z zupełnie innej bajki mają podejście do piłki, że trener Szwarga to jest doskonała organizacja pracy, to jest nieprawdopodobna merytoryka, jeżeli chodzi o piłkę i mówienie o piłce ciągle, tylko półprzestrzenie, pressing i tak dalej, a trener Siemieniec sam siebie określa jako gościa, który z tego wszystkiego też korzysta, ale przede wszystkim buduje na zasadzie budowania atmosfery, że jeżeli będzie atmosfera, to i do tego dołoży się jeszcze jakieś tam kwestie merytoryczne, to że to wypali. I chyba to też jest źródło sukcesu trenera Siemieńca, że oni się tam po prostu zwyczajnie lubią, że oni chodzą tam na treningi, bo to lubią. A nie jestem przekonany, czy w Rakowie taki model oparty stricte na merytoryce, taki bardzo sztywny, sprawdza się na dłuższą metę. Zresztą no chyba to widzimy, że ja ci mogę powiedzieć, że się nie sprawdza. No jak Przemek, jak chcesz zweryfikować fakty, to weź sobie wyniki Rakowa Częstochowa i zobacz, czy ten model się sprawdza, czy nie sprawdza. No nie sprawdza się. To możemy powiedzieć oficjalnie. Jestem przekonany absolutnie już. To cieszę się bardzo, że wyniosłeś coś z tego programu. No myślę, że każde uparcie się na jeden styl zarządzania, czyli na przykład jakby Siemieniec poszedł tylko w atmosferkę, też by się nie sprawdził. To trzeba właśnie, chyba na tym polega ta umiejętność bycia dobrym trenerem, na wyważeniu tego wszystkiego, żeby po prostu znaleźć ten złoty środek, i trener Siemieniec ewidentnie ten złoty środek znalazł, a trener Szwarga ewidentnie tego złotego środka nie znalazł. Uparł się na merytorykę, uparł się na rozwiązania nowoczesne, technologiczne, uparł się na pewne rzeczy, a może pewnych rzeczy jeszcze po prostu nie zauważa. No, dajmy mu czas trochę w Chrobrym Głogów, niech trochę życia zazna, Bęgajem gacie mu wysmarują, i dostanie budżet transferowy minus 200 tysięcy, bo trzeba dwóch najlepszych oddać i to zaraz, a w ich miejsce ma, jak se po wsiach pojeździ, to kogoś weźmie. I może się nauczy tego, że to nie tylko komputer i super taktyka gra w piłkę nożną. Ja nigdy nie ukrywałem, że jestem fanem tych wszystkich ligi od kuchni, tych programów Kanal Plus, i zawsze sobie gdzieś do jedzenia, do śniadania, do obiadu puszczam. I wczoraj wpadło mi Liga od kuchni z meczu Legia Raków z lata zeszłego roku, i tam jest taka naprawdę, Julek, ty będziesz zakochany, skoro jesteś fanem komputerowca Szwargi, jak Szwarga udziela chyba Drachalowi instrukcji przed wejściem z ławki. Podchodzi z kartkami, mówi: jak będziesz w tej tercji, to tu w półprzestrzeń na wolne pole. Z kolei jeżeli wychodzimy z tej strefy, tam będzie luźno, więc musisz włożyć rękę i on do tej strefy już nie wejdzie, bo ta przestrzeń będzie zamknięta przez wyblok. Drachal wygląda po prostu, jakby ktoś właśnie mu fizykę kwantową miał wytłumaczyć dwie minuty przed wejściem na egzamin. No, ja bym nie kupił tego. No powiem wam tak, ja bym nie kupił tego. No dokładnie, z Drachalem to by porozmawiał, o czym na PlayStation grał, i chłopak by się: o, jaki fajny wuja, to ja mu tak zagram, żeby wygrać i strzelę bramki. No a ten mu nakład do głowy nie wiadomo czego, i co ten chłopak ma zrobić? No, było w poranku u Kojota, naczytałeś się tych swoich książek o żabach i teraz próbujesz zainteresować tym innych. Tak, szczerze mówiąc, to jest idealny cytat określający ten nasz Szwargę. Naczytałeś się tych książek o taktyce i teraz próbujesz zainteresować na siłę innych, a najgorzej, że swój zespół chcesz zainteresować tym, a oni ewidentnie są zainteresowani. No to bo jak wiemy, piłkarze wcale nie lubią piłki nożnej. Tak, no. To Im więcej się rozmawia z piłkarzami, to nie wiem, ja miałem w zimie wywiad z Tomasem Pekartem, z którym rozmawiało wcześniej chyba trzy inne redakcje. Stwierdziłem, no nie będę z Pekartem rozmawiał
po raz kolejny o piłce nożnej, tym, czy Legia będzie mistrzem, czy nie będzie mistrzem i inne takie bzdury. Zaczynam z Pekartem rozmowę. Nie chcę z tobą rozmawiać o piłce nożnej, w ogóle. On, Jezu, wreszcie ktoś przyszedł, nie chce ze mną o piłce rozmawiać. No i mam wrażenie właśnie, że trener Siemieniec jest taki, który niekoniecznie tylko o piłce rozmawia z piłkarzami, a trener Szwarga tylko o piłce i innych tematów tam nie ma. Przychodzi Przemek Langier do Dawida Szwargi i mówi: trenerze, o wszystkim, tylko nie o piłce. I od razu na tym kończy się wywiad. Trener Szwarga wychodzi z hukiem. Dobrze, kochani, jutro o 10:00 Tetrycy, czy w sobotę przemowa? Będzie. Będzie przemowa, więc w sobotę też zachęcamy. Julek tym razem nie był na wyjeździe z Puszczą Niepołomice, ale cały czas możecie nawet 7 raz obejrzeć ten dokument. Ja widziałem już 2 razy i za drugim razem nawet bardziej mi się podobał niż za pierwszym. Więc my widzimy się w szerszym gronie jeszcze w poniedziałek na Uniwersum Ekstraklasy. Tym razem już online. Studio wrócimy, ale niekoniecznie w następny tydzień. Pamiętajcie o tym, żeby sprawdzać ten zakład, czy te promocje Superbetu na mecz Rakowa z Legią, a my się żegnamy, dziękujemy czatowi, przepraszamy i do zobaczenia już niedługo.